Dobra, widzę, mikrofon się nagrywa, urządzenia audio się nagrywają, także halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony gospodarz tego kanału, czyli MRCH Śląsk się kłania, a ja witam was na moim kanale, witam moich widzów, widzów Błażeja, witam was wszystkich serdecznie, bo oczywiście ze mną Błażej, witam ciebie Błażeju. Cześć Szymonie, witam cię serdecznie, witam wszystkich widzów. Dzień dobry, dobry wieczór, siłanko. Dokładnie tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy was na mapie Sokole w odcinku, a właściwie w kolejnym odcinku z serii, naszej wspólnej serii z Nadmorza na Śląsk. Witam was i na sam początek muszę wam się do czegoś przyznać, bo chłop zlamił nagrywanie. Mieliśmy nagrany odcinek, już ten, który będziecie teraz oglądać, ale chłop najpierw se wyłączył nagrywanie, potem w połowie wyłączył sobie mikrofon. Potem wyłączył dźwięki audio, żeby nie było słychać, ale Błażeja nie było słychać. No i tak sobie poczarowałem, poklikałem, że no znamiłem nagrywanie i przez to, to co tu widzicie na polu, którym my jesteśmy, a my jesteśmy na polu, czekaj, my jesteśmy na polu, bo mi się chudy wyłączyły. 55. 55. Także na polu numer 55 robiłem tutaj mulczowanie na odcinku i robiliśmy tam coś jeszcze. Już nie pamiętam dokładnie, no ale tego wy nie zobaczycie, no bo niestety materiał trafił do kosza. No i nagrywamy dzisiaj raz jeszcze. Błażej tutaj będzie kultywował to, co ja zmulczowałem. Tutaj mieliśmy sorgo bodajże, jak się nie mylę, ale ono jakoś dziwnie było późno zasiane. I nie dało to mi nie się... pole. To nie te pole, ale tu to też coś pole, było, więc... nie? Tu już było chyba z... Nie, my chyba zebraliśmy to sorgo, poczekaj. Nie, sorgo nie zebraliśmy, bo nie mogliśmy zebrać, bo one nam nie doszło. No mamy 3288 litrów sorga w zbiorniku. No to co nam nie doszło, że nie mogliśmy tego Nie doszła zebrać? Nam soja. A, soja nam nie doszła. W każdym razie, okej, okay, dobra. No. W każdym razie coś tam robiliśmy i tego wy już nie zobaczycie niestety. To było jakby z błędu chyba kalendarza, że po prostu gdzieś to musiało być za późno zasiane albo jakoś inaczej przeliczone. I po prostu w ostatnim dniu, który był możliwy na zbiór soi, nam cały czas pokazywało ją jako niedojrzało. Tak, że to jeszcze rosło. No, no i po prostu poszło się to kąpać, jest to zmulczowane. My dzisiaj bierzemy się tutaj do pracy ostro. Błażej będzie kultywował. Ja będę próbował kupić przystawkę. Dlaczego próbował kupić? Kupić kupię, bez problemu. Tylko jeszcze nie wiem, czy ona będzie pasować. Mamy dwie próby, bo są dwie przystawki. Do Ale kukurydzy. Będzie jakiś pani od Zetu. Do kukurydzy dwie przystawki można kupić i jedna z nich powinna działać do bizonka. No ja zacznę od tej pięciorzędowej, bo jednak bizonek z sześciorzędową może sobie nie poradzić. Chociaż to jest ten bizon gigant, więc myślę, że on powinien sobie dać radę. Może kupię od razu tą z Forshaya i może ona będzie działać. No nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie, gdyby się to nie udało, że ona nie będzie działać, no to zresetujemy sobie po prostu pieniążki, oddamy ją w piździec i kupimy tak, tą tak, drugą, dokładnie. Nie? Żeby nie było, no. Że wiecie, tracimy pieniądze na naszych błędach, bo to trochę bez sensu. Też wiadomo, że jak w realnym życiu jedzie się coś kupić, to ma się pewność, czy to działa, czy nie. A no my tutaj... Nie zawsze, ale też masz prawo zwrotu w razie tak, tego. Dokładnie. No, więc na tej samej zasadzie to tutaj po prostu zrobimy, że w razie czego mamy prawo zwrotu i tyle. Dobra, ja tu odłączam sprzęt. Zetorka odstawię sobie, albo nie, podepnę sobie do niego przyczepę. Trochę sobie pojeżdżę tym nowym zetorkiem, bo ja bardzo mało nim jeździłem. Jak widzicie, dalej się nie uporaliśmy z ziemniakami. Kupa ziemniaków dalej tu leży. Także jeśli wiecie o jakiejś wiacie, która jest na ModHubie, takiej pewniczce na ziemniaki, bo ta, co była na ModHubie, co ja ją mam na drugiej serii, na serii z połowy, jej już nie ma na ModHubie. A jednak chcielibyśmy mieć tutaj mody tylko z ModHuba, na zasadzie takiej, że jak ktoś przyjedzie tutaj nam pomagać z czymkolwiek, to no nie będzie miał problemu z pobieraniem modyfikacji. Tak, Błażeju? Dokładnie tak. Więc jak wiecie o takiej piwniczce, to my za nią serdecznie podziękujemy. Powiem ci teraz, wiedząc mniej więcej, kogo planujesz zaprosić na jubileuszowy odcinek, który się będzie zbliżał wielkimi krokami. I jak ten ktoś zobaczy, jaki mamy burdel w modach, także będzie trzeba to chyba najpierw ogarnąć ładnie. No nie? I myślę, że po tym, co powiedziałeś, to już część widzów powinna się domyślić, kogo chcemy zaprosić. Tak. Czy ty już kupiłeś jakąś przystawkę, czy nie?
Nie. Okej, dobra, czyli nie. Ja jadę po prostu do sklepu. Wiesz, ale też to, że my chcemy, to nie znaczy, że nam się uda. Tak, prawda? No tak, jeszcze nie wiemy. Może być tak, że ten ktoś nie będzie miał czasu i tak dalej, więc może nie no, będzie póki co chciał, nie no. Zapeszamy, nie? Tak. Czemu mnie na Home kogut nie działa? Ja myślę, że nie zdradziłem jakoś ten, bo ja myślę, że każdy się raczej domyślał, że jubileuszowy będziemy chcieli kogoś zaprosić. No tak, no to mówiliśmy o tym, nie? Że będziemy... W gościach, tak, wujka Bohuna. O, teraz mi działa kogut. Nie, no to na luzie, to wiesz, to było oczywiste, że będziemy chcieli kogoś zaprosić, także... Tu koło Cygiego się kręci do sklepu, nie? No tak, zaraz tam za odlejem. No. No, a my wam bardzo dziękujemy za aktywność pod ostatnimi odcinkami, bo cały czas nas zaskakujecie, co jest dla nas bardzo, bardzo miłe. Cieszymy się i mamy nadzieję, że tak będzie zawsze, albo i jeszcze lepiej. Albo i lepiej właśnie. Tak, dokładnie. No i co, no ja idę teraz do chłopka, tam do środka i będę z nim gadał, czy kurde, będzie to pasować, czy nie będzie to pasować. Weź tam dobrze przyjmiesz, weź młotek, bo bez młota to nie robota, jak się tam stuknie czasem, to... Ty i może wejdzie. Z których drzwi tu trzeba iść, żeby coś kupić? O, tu jest przedstawiciel. Halo, podejdź no do biurka, bo kurna, łażę tu, rozglądam się po tym sklepie. Ten sklep pusty. Czekaj, ja do ciebie do sklepu muszę skichnąć. Bo... Dobra, ja próbuję od tego Fortschita. Tak, mam też miodówkę taką jakby. Tak, też miodówkę. To czemu tu jest S3? Czym to się różni? Tu jest... Albo standardowy, albo aha, takim jakimś dziwnym czymś. U, prawie do kanału wpadłem. Gdzie ty jesteś? To jest. Przepraszam, gdzie ty jesteś? Ja już w sklepie jestem, wiesz? Weszłem tam, gdzie te biurko takie i potem dałem P, więc pewnie znikłem stamtąd. Taki standardowy. U, tu jaka hala. Panie, nie pogadasz. A ty tu stoisz. Dobra. Nie zniknąłeś. Kup. U, jakie zdjęcia. Pyk, okej. Okay. Kupił chłop i teraz dziękuję za transakcję. Jakie są zdjęcia, panie. Gdzie? Yeah, wow. Tycznie. Ty. Fajne to. Nie wiem, czy to szarpejskie autorstwa zdjęcia. Jak mi się ten header podobuje, taki poskładany, ja takiego w farmingu nie widział. Jak? On tu leży, a ciebie tu nie widzę. Nie, no tu, chodź sobie zobacz. A, chodzi ci na zdjęciu tam gdzieś? No. Czekaj, biegnę. Biegnę. A ty tu... O, taki. Ja takie gdzieś widziałem, ale to w 19 w modyfikacji. Ja takie coś widziałem, wiesz, w realnym życiu, ale w grze jeszcze nie widziałem. Tu nie da się wejść. Myślałem, że tu się da wejść. Tu się nie da. Dobra. Wczoraj nie oglądaj wczoraj pewnie live'a. Testowałem tą mapę z tym leśnictwem. Kawałek, chwilę byłem, wiesz? I no. Chciałem nawet się odezwać, że jestem, ale mówię, zaraz się położę, zasnę i tyle będzie z mojego odzywania. A ja też w sumie wczoraj do północy nagrywałem. Trochę się różni, widzę ten kolor, no ale trudno. O, to już tam wiesz. Mniejsza o to. Ale kręci. No i teraz będzie chwila prawdy, czy to pasi? Ja ci tu będę mówił, nie przejedź mnie. Fajnie. No, spoko, mam nadzieję, że do kanału nie wpadnę. Cofaj. Kręć w lewo. Dobra. Prostuj. Już tu będzie pasić. Kręć. Czekaj. Zakręcił. No nie w tą stronę, wiesz? No. Ja nie wiem, czy oni nam teraz to przyjmą z powrotem, jak to żeś tak przejechał. Nic nie widzieli. No podjedź i na kół powinno wskoczyć. No wskoczyło, ale nie wygląda to za dobrze. No to nieważne, włącz. Nie no, to włączyć się włączy, ale... Działa. No i najważniejsze, że działa. No. Ale mało opuszcza. Lepszego? I tak... Może lepszego nie znajdziemy. A spróbujemy tą drugą? Którą drugą? Tą... Tu nie ma za bardzo do wyboru, powiem ci tego szczerze. Z Jelgiera, czekaj. Masz za mało pieniędzy, kurwa. Ten pierwszy. No. To ja już chyba wolę to, co kupiłeś, tego Forklifta. Nie no, brzydko to wygląda, ci powiem, nie podobuje mi ale się to. Ale ten myślisz, że będzie wyglądało lepiej? No, przynajmniej na próbę, kurde. Ale to ma jeszcze więcej zębów, panie. Nie, jeden ząb mniej ma. No. Dobra, raz kozie śmierć, czekaj. Musisz 17, to z...
17 tysięcy za 13,599. Szybka matematyka, panie. A za 17 3, chyba kupiłem, no 3, 400 nie? Nam dodam, tak? No, 3,400 musisz dodać. No. Czekaj, 3,400. Dobra, jest, żeby nie było. Okay, nic nieoszukane. Kupiłem to. Tam będzie bliżej, mi się wydaje. No dobra, ja cię tu będę nawigował do tyłu. Dobra, pozwoli mi oddać, to nie jest źle. O, poczekaj, ale laga miałem. No, też tak miałeś? Miałem, no. Powie czemu? Nie wiem. Panie, cofnij, bo zahaczyłeś światłem. Tu wystają światła. Cofnij, cofnij. Okay. Przystosnąć. No już cofam, no. Czekaj, to nie... To jest bidon, panie, to nie jest tak łatwo. Ale to zrobimy to tak inaczej. Ja tu cię chciałem ładnie ponawigować, ty tu tańcujesz po tym placu. No dobra. I uwaga, chwila prawdy. Podczepił się. A weź go włącz. Dobra, no, działa. A niżej opuszcza, wiesz? Też wygląda to brzydko, też tu jest taka szpara. No to dobra, to. Ale do tej po pierwsze. Do tej po pierwsze nie trzeba przystawki. Znaczy nie przystawki, tylko grzepyki. No też to. Będziemy szukać oryginalnego headera. Jakbyście mieli gdzieś linka do headera, bo są headery no dobra, do Bizona, panie. To będę wam za takiego... Ale to chodzi. Włącz mu światła i koguta i ruszaj w drogę. Będę wam za takiego headera wdzięczny. Dobra, jadziem. Jak tyś tu wlazł? Ja nie wlazłem. Aha, ja już się tepnąłem. Dobra, jechać najpierw na moje pole, czy najpierw na kontrakty, żeby odrobić tą przystawkę? Naszego pola nie obrobisz, bo nasze pole jeszcze jest nie do zbioru. Mhm. Więc może być tak. Ono dopiero będzie. Więc może być tak, że one też nie dojdzie. Może być tak, ale to. Dobra. Nie, no to, myślę, że to ja przyjmuję kontrakty na zbiór plonów. Raz, dwa. Czekaj, ile ich tu jest? Dwa są. Dobra. Od razu przyjmę obydwa. Przyjmij kontrakt. I ten drugi też. I jadę na to pole 53 najpierw. Które mam bliżej? Czekaj, żeby to logistycznie. 160 albo 53. 53 jest bliżej, bo 160 jest gdzieś tam na wypizdowie. 53 mam tutaj skręcić w lewo. Tyk. Kierunkowskaz, aż miło. Teraz w końcu mogę używać kierunkowskazów i tak dalej, bo już powyłączałem te wszystkie skróty z OBS-a i w końcu jestem z siebie zadowolony, no. No, żebyś nie wyłączył znowuż, nie? Nie, już nie wyłączę. Teraz już tylko mogę myszką wyłączyć nagrywanie, mikrofony i wszystko inne. Dopiero jak sobie kupię Stream Decka, to wtedy będę miał na skrótach klawiszowych. W sensie na Stream Decku typowo, nie? No jasne, jasne. Czy ja tu przejadę którędyś? Tu jest jakiś kawałek miedzy. To ja sobie tą miedzą doszczelę. Nawet w sumie mogę po tym wapnie przejechać, bo to chyba raz, że jest nasze pole. A dwa, że no jeszcze nie jest nic posiane, tylko wapno sypnięte. Dobra, tu się nic nie rozkłada, więc gitara. Tu nic trochę wody. Nie. Mam nadzieję, że się w tej wodzie nie utopię. Chyba nie. Dobra, i jestem na polu, także. No tu, jest trochę, tu jest trochę nierealność w farmingu, bo kukurydzę kosi się przeważnie bez przystawki tej, bez. Kurde, jak to się nazywa z tyłu? Sieczkarnia, o. Bez sieczkarni. No a tu w grze jak kosisz... No to jest wiesz, tak, w grze jak kosisz kukurydzę, to sieczkarnia się automatycznie rozkłada, więc... No właśnie. To jest farming. Ale bez sens, ale on podniósł... Ty, bo to nie jest kukurydza! Dlaczego on tak podniósł wysoko header? Bo to jest słonecznik. A nie były kontrakty na kukurydzę? Nie, były kontrakty na słoneczniki i słoneczniki, no. Na słoneczniki, no. Dlatego my jeszcze kukurydzy nie możemy kosić. No i dobra, to sobie pomucimy słonecznik. To dobrze, przynajmniej ten. Ja bym też u nas słonecznik posiał, ci powiem. Bo... Ale to trzeba nowy siewnik kupić. No, jak będziemy chcieli siać kukurydzę, to tak i tak trzeba będzie kupić, nie? Tak, będzie trzeba. Bo to jest ten sam, do kukurydzy i do tego, nie? Tak, tak, tak. Ja jak na prawdziwego żniwiarza przystało, wezmę sobie odpalę pajeczkę przy tym żniwowaniu i powiem ci, radzi sobie ten bizonek. Także gitarka, bo... No... Myślę, że z dwa sezony nam jeszcze posłuży bezproblemowo. Na nasz areał to jest aż nadto ten kombajn, nawet Wistulą byśmy dali rady, podejrzewam.
Nie? Co ty o tym myślisz? Myślę, że on nam długo polata. Ja nawet nie wiem, czy będę chciał go sprzedawać. Nie, jak coś, to kupimy nowy, nie? Czas dokupić tak, długi. No chyba, że wiesz, że szlak go trafi i tyle, nie? No to wtedy już nic nie zrobimy, nie? Wiesz jak to jest, no jak będziemy mieli tu wsadzić nie wiadomo ile pieniędzy, to się to nie będzie opłacać, nie? Dobra. Ej, okury w gospodarstwie. No, ci powiem, słonecznik mimo, że drobny, bo słonecznik jednak te ziarka ma drobne, no to zrobiłem jeden przejazd i mam 20% w tym. A to pole nie jest jakieś długie, więc... Albo tu jest tak dobrze nawiezione. No przydałaby się na pewno oryginalna przystawka, taka typowo do słonecznika, znaczy w sensie do bizonka. Ale, dobre i to. Jakiś małomówny jesteś dzisiaj, Błażej. Kupiam się, wiesz? już ten, bo zamieniłem traktory, musiałem podczepiać. Już będę zaraz bardziej. Spoko. A, bo jednak bardziej zamieniłeś na swój traktorek, tak? No, stwierdziłem, że jednak sobie nabiję trochę roboczo godzin. Pojechałem trochę twoim, a że mamy praktycznie to pole po sąsiedzku z naszym gospodarstwem. No, to było blisko, nie? Pewnie, co będziesz mój niższy? Sobie ją zamienię. A co będziesz mój niższy? No, a później tak, coś tam gdzieś tu leja, wyskoczy czy coś i będę musiał płacić. Dokładnie, ktoś mnie na Nawet ja nie zaczuję, a wiesz. Ktoś do mnie coś na Discordzie napisał. Podpisujesz teraz? Nie, chyba, co? Nie, no co ty? Teraz to ja nagrywam, panie. Nie wiem. To muszę poprzeczniaka wykosić, bo nie mam gdzie nawracać, że pojadę sobie w tą stronę. Właśnie jak kukurydzę siejesz, albo słonecznik, to sieje się rzędowo i potem zbiera się też rzędowo. No. I trzeba pamiętać, że jak właśnie gdzieś jest jakieś miejsce, gdzie nie ma miejsca, żeby zawrócić, to fajnie jest sobie tym siewnikiem też zrobić poprzeczniak, żeby potem móc go wykosić, bo teoretycznie jak ten, no to tak poprzek się nie kosi, nie? Ja mam właśnie do ciebie pytanie teraz, bo generalnie tu w farmingu wałuje się wszystkie rośliny. Tylko że jak zwałujesz na przykład ziemniaki posadzone, czy właśnie kukurydzę, czy słonecznik posiewie, które to te uprawy mają inną teksturę siewu tutaj, nie? Ale jak to zwałujesz, to ta tekstura jest normalnie jak po wałku, czyli jakbyś chciał pszenicę, cokolwiek, jakiekolwiek zboże, nie? To tak wygląda ta. I czy my będziemy wałować to, czy nie będziemy wałować, czy będziemy sobie ściągać, bo była jakaś modyfikacja, która jakby znaczy do ziemniaków by był fajny taki obsypnik, nie? Nie mam pojęcia, ale pewnie tak. Normalnie w realnym życiu ziemniaki tam co jakiś czas, żeby nie było pastów i tak dalej, to się takim obsypnikiem przejeżdżało i on ci robił jeszcze większe takie góreczki i wtedy te ziemniaki sobie lepiej rosły. Tylko nie wiem, czy ten obsypnik też działa jak wały właśnie, nie? Nie, bo właśnie wałami zmienimy całą teksturę, nie? A wiem, że jest taka modyfikacja, że wyłącza z potrzeby, znaczy potrzeby, bo wałowanie teoretycznie zwiększa później plonowanie, co kojarzę. Ale ta modyfikacja właśnie w tych uprawach, które wałowania w praktyce nie potrzebują, wyłącza to, nie? Że bez wałowania też będziesz miał ten maksymalny plon, nie? No to spróbujemy ją znaleźć, nie? Chciałbym ją właśnie znaleźć, na pewno tam wyłączało ziemniaki. Na pewno wyłączało kukurydzę i słonecznik. Tego. I słonecznik, no. No to myślę, że tak zrobimy i będzie spoczko, nie? Bo to później posiejesz tak rzędami, a później przy zbiorze i tak tego nie widzisz, bo przejdziesz wałkiem i masz normalną teksturę, nie? No, a tyle czekaliśmy, aż Giantsy zrobią nam różne tekstury do siewu, a później wałkami to wszystko sobie psujemy, tak czy siak, nie? No bo Giants jedno zrobi, drugie z dupcy, no to... To już raczej musimy się przyzwyczaić do tego. Muszę światła wyłączyć, bo na cholerę ja koszę ze światłami. Fajnie, fajna jest animacja, bo tylko same łebki lecą do tego, do headeru. No. No tak, no dokładnie. No ale powiem ci pani, ładnie sypie ten słonecznik. Więc jeszcze bardziej się utwierdzam w tym, że fajnie by go było siać. Nie wiem jaka tam jest cena za 1000 litrów. No i słonecznik jest fajnie nie sprzedawać w ziarkach, tylko na olej przerabiać, więc może postawić jakąś olejarnię. O, już jeszcze wtedy byśmy poszli w przetwórstwo, nie? Tak, znaczy ja tak bym chciał iść, w ogóle nie wiem czy ty widziałeś, mi podrzucił linka, żebym ci nie skłamał.
chyba patron kierowców Krzysztof. Mhm. Nie jestem teraz pewien. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ale kurczę, aż sobie... Masz normalnie grę w tym momencie? Czy nie wyłączyło? No. To dobrze, bo ja sobie wyskoczę na Discorda, bo ja w Discordzie to dostałem. Tak, patron kierowców Krzysztof, dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Podesłał mi linka, tylko że to też nie jest z ModHuba, do rzeźni. No, do farminga. Tak, tak, widziałem to. No, ta zajebista jest modyfikacja. Już ją sobie ściągnąłem, tylko jeszcze jej nie testowałem. Także Krzysztofie, ściągnąłem sobie już tą modyfikację, mam już ją wgraną, tylko jeszcze nie miałem okazji potestować, pobawić się tym, ale to, co tam jest, sztos, jak on mi wysyłał później screeny tej rozgrywki. On u mnie na Discordzie wrzucał, no, też. Także jak coś, to ja, no, czy ja, no mam linka do tego, to tam chwila, moment się pobiera, nie? No, no to myślę, że pójdziemy w to. Ta rzeźnia jest kozak. Tam masz do tej rzeźni sklep, restaurację, no kurde. Tylko, że wtedy byś miał, że wtedy byś fajnie było iść w świnki, nie? Bo nie wiem, czy ty chciałeś iść w świnki, czy nie, nie? To mi to było bez różnicy ze zwierzątkami. Wtedy krowy odpuszczamy i idziemy w świnki, nie? Możemy iść w świnki jak najbardziej. Tym bardziej, że to nie będzie takie głupie, wiesz, wywożenie świń, że ładujesz świnię na przyczepę, wywozisz do handlarza. Tylko jedziesz do rzeźni, nie? Będziesz mógł, tak. I tam to też się trzeba będzie umówić, czy ta rzeźnia jest nasza i tam zatrudniamy pracowników, czy po prostu, wiesz, to jest niby czyjaś i my tylko mu wywozimy i dostajemy za to tam prowizję. No to się wymyślimy, legendę. Tak. Może widzowie nam podpowiedzą jakiś fajny wymyślimy, bo scenariusz. Tym akurat to my jesteśmy dobrzy, nie? Mi zawsze moja żona powiedziała, że Tuwin ma ze mną na noc, także. Dobra, widzę, że tam trochę. Ej, ja już jestem pełny, ty. Widziałeś to? To już podjeżdżam, poczekaj. No, bardzo bym cię prosił, jeśli mogę. Czym podjechać? Podjadę Iveco, co? No, może Iveco. Ja tam zapiąłem do setorka nowego przyczepę, więc to już od ciebie zależy. No dobra, to jadę z torem. Dobra. Tylko nie wiem, czy przewody podłączyłem. Musisz sprawdzić. Podłączyłeś. A, no to widzisz. Ja to bardziej muszę sprawdzić, gdzie ty jesteś. Na polu numer 53. 53? Tam na dole jesteś? Tak, koło naszego pola 54. Więc też blisko ciebie, bo ty jesteś na 55 chyba. No teraz już jestem na gospodarstwie, co prawda. Ale już do ciebie jadę. Tylko tak patrzę, którędy będzie mi najwygodniej. Chyba tą bramą. Ale już jadę, Szymonie, nie denerwuj się, papieroska, zapal sobie tam w kombajnie. No, właśnie to robię. Ja tam się nie denerwuję. Będzie, że zacząłem ostatnio tak dużo palić, że aż jestem zły na siebie. A ja powiem ci, że rzuciłem parę lat temu. Ja też. Czasem tęsknię, ale cieszę się, ja sobie obiecałem, że jak se pospłacam wszystko, co chciałem pospłacać w tym roku, i trochę się skończy moje problemy, to też to będzie rzucał? Tak, no też wracam do zdrowego trybu życia i nie palę i tak dalej, bo nie, miałem trochę za dużo stresów i tak wszystko mi się zwaliło na głowę na koniec tego roku. No ja ci powiem, panie, że będziesz chciał tą wymówkę, znajdziesz sobie zawsze. Ja jakbym ci opowiedział, jaką mogłem mieć wymówkę w momencie, kiedy rzucałem palenie. Już nie paliłem jakiś czas, już parę miesięcy wtedy nie paliłem i się później bardzo coś złego przytrafiło w życiu. I też miałem takie w głowie, że a mogę sobie zapalić, nikt mi nie będzie krzywdował, że rzuciłeś, że po co, że ten, bo to była taka sytuacja, tylko nie chcę o tym mówić tutaj na odcinku. Była taka sytuacja, że no spokojnie mógłbym sobie zapalić, nie? Ale stwierdziłem, że no, wymówkę znajdę sobie zawsze, a nie po to się męczyłem, rzucałem, żeby... A u mnie to przyszło tak samo z siebie, ja nie wiem nawet jak to się stało, że ja znowu zacząłem palić. Także tak jak zacząłem, tak muszę też skończyć, no i tyle. Ja panie zostawię tą przyczepę i ja myślę, że jak ty byś ją zapełnił i jeszcze by było miejsce, to podjechałbym może i wekiem i na dwa byśmy sobie pojechali, czy nie? No możemy, no. Wtedy odwieźć to, no zobaczymy. Skaczę tam dalej robić. Moim zetorem. No ja tu myślę, że będę miał max jeszcze jeden zbiornik, nie? Więc. Aha, no to. No ale tu jest ponad 60% na przyczepie. Aha. To najwyżej zostawisz w zbiorniku i pojedziesz to drugie pole kosić. No nie wiem, czy nam kontrakt zaliczy, nie? Tak, ja myślę, że jeszcze zostanie zapas jakiś.
Ale to będzie tak mały zapas, że bez sensu będzie to chomikować od razu do sprzedamy. No, oczywiście, oczywiście. Za mały ten... No, woltaż, chciałem powiedzieć. Za mały... Za mała powierzchnia, no, areał. Ale żeby tam faktycznie nam... Bo to w tych kontraktach zawsze masz na wyrost, nie? Do zbiorów, tak, porównaniu tego, co jest potrzebne. Znaczy, można by to było na nasiona zostawić, bo wiem, że też jest taka ten zaprawiarka w modyfikacji. Tam wsypujesz nasiona, ona ci to zaprawia i potem tym siejesz, nie? No gdzieś coś takiego jest. No widziałem coś też takiego widziałem. Właśnie. Tylko mi się wydawało, że troszkę zbyt skomplikowany cały proces tego jest i jakoś nie implementowałem sobie tego nigdy. Mhm. Aczkolwiek to może tylko wyglądać dla mnie skomplikowanie, a wcale skomplikowanym być nie musi, nie? Wiesz jak to jest. No, dokładnie. To rzeczy, których się boimy, czasami wcale nie są takie straszne, nie? To tak jak no, ja nie tyle, że się boję, tylko... Ja miałem ze spawaniem figiem. Też się tego bałem jak cholera, a teraz już widzisz, nową spawarę kupiłem dzisiaj. Na starą już mam kupca. Jeszcze raz zakupu. A dziękuję, się zdjęciami pochwalił, jak ona tam wygląda. A to ci prześlę potem, no. Po nagraniu. Poproszę. No, a ja, panie, prawdopodobnie będę stół sobie sam robił. No i pięknie. Do domu, to się chwali. Z szefem wstępnie dogadałem. I sobie. A to będziesz też ogarnę. Takim loftowym stylu robił, tak? Z stali. No i tak. Pięknie. Talerz będzie cały ze stali, blat sobie tylko kupię. I super, to fajnie. Jak coś zrobisz sobie sam, to tak, to bardziej cieszy niż jak to kupisz, no, nie? Dokładnie. Dokładnie tak, tylko powiem ci, że nie mam pojęcia, kiedy to zrobię, bo teraz już tak, już dzisiaj miałem telefon z tego hotelu, gdzie tam weekendowo jeżdżę masować. Czy w okresie przed świętami i po świętach bym nie mógł przychodzić cały tydzień, bo oni wtedy mają full obłożenie i dużo chętnych. Nie mówię, że to, ale to dobrze, bo to bracia. Dodatkowo to są bracia, nie? I oni się muszą między sobą dogadać. Mówię, że mi jest bez różnicy, czy ja pójdę tu, czy tu. Znaczy, no nie jest mi bez różnicy, bo tutaj przy tych masażach dużo więcej zarobię. Aha, okej. Okay. No a nie dużo możesz tu i tu? Tam na warsztacie. Nie ogarnę, bo tu bym od 10 do 18 był masował, wiesz? Aha. Okay. A warsztat mam od 7 do 15. Okej. Okay. Ale to tylko wychodziłyby niecałe 2 tygodnie, bo to byłby, tak jak wstępnie się umówiliśmy, najpóźniej. Ale ja myślę, że jak to są bracia, to oni się dogadają. Tak, oni już się dogadali, zanim do mnie zadzwonił. Aha. Bez problemu. No, widzisz. Także ja ten, to wtedy 20 chyba już bym miał, 21. 22, 23, no 24 Wigilia, ale Wigilia krócej, do 14 chyba tylko. I później od 27 do 31, z tym, że Sylwester też krócej, tam do 16. Panie, ja 22 zamykam warsztat, zamykam rok i jadę się byczyć. I drugiego dopiero wracam do rzeczywistości, także... No, zazdraszczam. Ja chciałem wziąć sobie właśnie urlop na ten tydzień między... świętami, a Sylwestrem. Mówię sobie, odpocznę, ponagrywam trochę na zapas, nie? Troszkę postreamuję ale więcej. Ale tak byś sobie mógł zrobić, że tu sobie weźmiesz urlop, a tam pójdziesz zarobić. No, ja tak zrobię zapewne. I będziesz miał jeszcze... Tyle, że po prostu mi się plan zmieni, nie? No. Że zamiast wypocząć i nagrać na zaś... No tak, to jest fakt. Wezmę urlop, żeby więcej... Ale wiesz co, myślę, że widzowie zrozumieją, jak przed święta będzie mniej odcinków i sobie odpoczniesz. Widzowie też mają święta, też nie będą mieli tyle czasu na YouTube'a. Ja, że widzowie zrozumieją, to ja jestem pewien, bo widzów mamy akurat bardzo fajnych. No. Super ludzie są. Natomiast ja tu się bardziej boję o algorytm YouTube'a, że jeżeli zaburzę regularność... A coś ty, wystarczy, że tam będzie... jakieś shorty wrzucisz czy coś i już będzie git. No właśnie, muszę shorty sobie znowu... Nagrywam właśnie na zapas sobie shorty, teraz akurat nie nagrywam, aczkolwiek mam włączonego mi release'a, żeby w razie czego cię uchwycić. Ciekawe czy coś. Ja lubię robić shorty, jak gdzieś jedziemy koło siebie, jakaś podwójna akcja czy coś, nie? No, ale ja tak to lubię twoje shorty oglądać, nagrywam. Bo ty fajnie... Fajną muzyczkę zawsze podrzucisz, coś tam ten. A muzyczkę jeszcze szukam. Ja dzisiaj robiłem, chciałem zrobić shorta, bo robiłem z żonką drwala domowego. No, i powiem, widziałem, właśnie dużo osób to robi. I że też był się o niebo lepszy niż drwal tak? Z maka, tak. No, też zrobiłem go całkiem inaczej, bo nie zrobiłem go na serze cheddar, tak jak wszyscy robią, no. Tylko ja sobie zrobiłem na camembercie, bo uwielbiam camemberta panierowanego. No, jasne. I kurwa, był jeszcze lepszy niż ten. Ja w ogóle lubię sery panierowane i powiem ci, pierwszy raz w życiu jadłem. Kiedyś pojechaliśmy na wycieczkę na 7 dni na Słowacji, na narty. No, albo Słowacji, no. Na Słowacji.
I tam nam podali właśnie panierowany ser. I ja pierdziele, jakie to było pyszne. Tam się to nazywa, nie wiem jak na Słowacji, ale w Czechach nazywa się to smażony ser. I do tego się bierze zielenina, czyli warzywa. Warzywa, no to jest taka sałatka, jak u nas, nie wiem, z kapusty pekińskiej. I do tego jest sos taki... tatarka się to tam nazywa. Pewnie, czy coś? Nie, to się tam nazywa tatarka, ale to nie jest sos tatarski, to jest inny sos niż u nas. Ja tego sosu nawet nie wiem, jak to podrobić. Bo ja zawsze robię z trzaskowym sosem. My to bez sosu jedliśmy, panie, z frytkami tylko. Nie, to... Ale ten. I właśnie miałem powiedzieć, i chranolki, bo po czesku frytki to są chranolki. Ja właśnie też pierwszy raz jadłem to w Czechach i się po prostu w tym daniu zakochałem, nie? Naprawdę. No tak, to jest mega, to jest bardzo kaloryczne. I jak ktoś ma problemy z tolerancją laktozy, czy tą albo w ogóle z trawieniem, nie? Więc tak, to później, że tak powiem, no gaz komora jak nic w chacie, nie? No. Ale walory smakowe, no... No, poezja. Wiesz co, powinno mi to tam się zmieścić? Bo 69% mam w zbiorniku, zebrałem to całe. To odsyp sobie to. I powiem ci szczerze, że my będziemy kończyć odcinek, bo nie wiem czy wiesz, ale my już mamy, mój drogi, 32 minuty nagrania. A no to tak, no to kontynuować będziemy tę pracę. Ja sobie tylko wyłączę kudy. Jak chcesz, to możesz skiknąć do tetorka, żebyś był na miniaturce. Już do ciebie lecę. Pyk. I jestem. Mam być w zetorku, okay. Czy wyjść z niego? Możesz wyjść, możesz być. Wysiąść. Jak wolisz. Na sobie taką miniatureczkę ładnie. O, może z tej perspektywy. Gdzie stoisz, bo ja mam taki fajny słowiański przykód. No, możesz być tak jak jesteś, tylko patrz w moją stronę. Patrz no jakby no nie, bo ja jestem w kombajnie. W kombajnie jesteś, a? Patrz tak jakby w stronę, nie headeru, tylko w drugą stronę. Jasne. Ja tak trochę to z lotu ptaka robię tym razem. Może być przy pucu, czy nie? No, ale to musisz się odwrócić w lewo, swoje lewo. Kurde, nie wiem jak cię zwoł. A może ci trochę do tyłu, bliżej headera? I bardziej w prawo. Tak jakby na koniec headera. Nie z tej strony, z drugiej. O, i tam se przykucnij. O, tylko w drugą stronę się patrz, w stronę ciągnika. No, i teraz cię mam. Uwaga, print screen. Ty mam. Czekaj, jeszcze to zrobię z drugiej perspektywy, zobaczymy co wyjdzie lepiej. Tyk. Screen, dobra. Coś z tego na pewno wybiorę. No i widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję wam za poświęcony czas, za to, że wam się to podoba, bo komentarze pod tą serią są naprawdę optymistyczne. Wszyscy ciepło przyjmujecie tą serię, co nas bardzo, bardzo cieszy. Na dzisiaj to wszystko. My się z wami żegnamy. Dziękujemy wam za poświęcony czas, za wszystkie łapki, komentarze, za wszystko, co tutaj dla nas robicie, a my będziemy się dla was starać dalej. Może i oddaję ci głos. Dziękuję. I ja co? Ja też wam wszystkim serdecznie dziękuję. Ja jestem przeszczęśliwy, że tak doceniacie naszą tutaj twórczość, choć ja uważam, że Szymon to już jest akurat tutaj ogarnięty w tych kwestiach YouTube'owych. Ja jeszcze wielu rzeczy nie ogarniam, gdzieś tam staram się douczać, że tak powiem. Jaki skromny. Ale mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, a jest dobrze, moim zdaniem jest nawet bardzo dobrze, także... Stalkujcie Błażeja o kamerę, bo mam kamerę do sprzedania. To panie, musisz mi podać cenę kamery, ale to na priwsie. Ja ci dam w prezencie na święta, jak chcesz? Cena na priw. Ja ci dam w prezencie na święta, jak chcesz. I tak jej nie używam, nie, bo nie. Ani nagrywam z tej samej kamery, już to teraz tak podzieliłem, już że... Pogadamy poza kamerami, że tak powiem, zobaczymy. I co, trzymajcie się cieplutko, trzymajcie tak się jest. Zdrowo. Do usłyszenia. Dość widzenia. Razem. Na dziś to wszystko. Ja już się odmeldowywuję. Oddaję głos do studia w Warszawie. Trzymajcie się serdecznie. Pa. Cześć. Pa, pa.